Witam moi drodzy, w dzisiejszym filmie zrobimy wycieczkę z miasta Poznań. Jak się komuś spodoba, dajcie suba temu filmiku i idziemy, zobaczymy to miasto. Idziemy. Jestem zaraz w centrum miasta, to jest tutaj Plac Wolności w Poznaniu. Poznań, miasto Poznań położone w Wielkopolskim województwie. To jest duże miasto takie. Tutaj mieszka 550 tysięcy ludzi w tym mieście. I przejdziemy, zobaczymy to miasto. Dajcie suba temu filmiku. Zobaczcie, jaka tutaj jest taka fontana. Dobra, piękna fontana. Ostatnio jak ja tutaj był, to nie było tej fontany tutaj. Zaraz widzę, włączyli te fontany. Na koniec lata. Zobaczcie. No dobrze jest, powiem, że tak. Kto jeszcze nie obserwuje mnie, proszę obserwować mnie, mój kanał. Tutaj ostatnio pamiętam, w Nowym Roku był, jarmarka była tutaj, świetna taka, dobra jarmarka była na tym Placu Wolności. Takie stare tutaj jest budynki, zobaczcie jakie stare. Stare takie kamienice. A tutaj jak prosto pójdziemy, to też jakiś palac. Wolność napisane. Ale nie znam historii tego palacu i co to jest za budynek taki. Proszę was napisać mnie w komentarze. Co to jest za budynek? To ja oglądam je z Poznania. Myślę, że wiecie, co to jest. O, tutaj, przed nami. Idziemy, przejdziemy jeszcze dalej. Tutaj widać takie drzewo kasztanowe. Tutaj jest obok Placu Wolności jest parking для aut. Зараз подойдемо, sprawdzimy, ile kosztuje ten parking. Powiem, że na 24 doby można też zostawiać. Tutaj auto można zostawić. Tutaj nie widać. Паркування 35 злотих тут за добу. Можна заплатити картом. Тут з левої сторони, по левій стороні є урząd. Я тут кедись залатвив документи з того, з побуту. Tutaj widzę takie stoliki jest, można pograć w szaszki. Stolik taki z marmuru. Tutaj jest metalowy i taki, a tutaj jak niby taki jak marmur jest. Dobrze jest, tak powiem, że tak. Idziemy, przejdziemy. Jeszcze tam widzę, jedna fontana jest taka fajna. Zobaczymy jeszcze tę fontanę drugą. A też fontany nigdy nie widzę, co by ona była kiedyś tutaj włączona. Cały czas była wyłączona, ale może nie zwracał uwagi na to.
to też może tak co nie zwracał uwagi i zdawało mi się, ona była wyłączona. Bazar napisane na tym, na budynku. A jak sobie pójdziemy tak prosto my, to my przyjdziemy do centrum. Tam jest ulica, jak to się nazywa, główna ulica centrum Poznania, Falwiejska. O, Fulwiejska jest ulica. Pogoda dzisiaj jest zimna, z 20 stopni jest dzisiaj. Myślę, że już ciepła i nie będzie. A co wy myślicie o pogodzie? Będzie jeszcze ciepło czy nie? Napiszcie w komentarzy, moi drodzy. Tutaj jest taki pomnik. A tutaj widzę Biblioteka Raczyńskich. Kiedyś był w Rogalinie, Rogalin, i tam jest pałac Raczyńskich. Jeszcze też w Gniezdo coś widział, ale dokładnie nie pamiętam, też coś jest. Czy biblioteka, czy coś takiego Raczyńskich też jest. A tutaj jest ten pomnik Edwardu Raczyńskich. Pamiętam, był w tym Rogalinie i to też tam żyli, ta rodzina żyła Raczyńskich tam, w tym palacu w Rogalinie. Zobaczcie, jakie jest pomieszczenie. Tutaj jest, naprost nie, Muzeum Narodowe jest. Widać, że muzeum był rekonstruowany. Bo jest, powiem, że takim stanie w zadbanym. Jest zadbany stan tego muzeum. Pięknie, tak świetnie wygląda ten muzeum. Powiem, że tak. Tutaj jak skręcimy na lewo, to będzie taka oleja. Zobaczcie, jaka jest oleja tutaj. A pięknie to wygląda, powiem tak. O, kiedyś był w tym, w Berlinie, to też taka, ale trochę taka większa oleja. I też tak samo drzewa rosną, też takie ławki stoją, te koszy na śmieci. I taka też, nie wiem, z 500 metrów gdzieś ta oleja była. O. I tak do palacu szła ta aleja. I tutaj jest pomieszczenie Muzeum Narodowe. Muzeum Narodowe. No idziemy, pójdziemy prosto jeszcze. Zobaczymy, co tam jest. Bo powiem, że tak nie chodził tak, żeby nagrywał filmy tak. A zaraz jest taka możliwość. To nagram, myślę, że filma dla was, moi drodzy. Podtrzymajcie tego filma subem. Kto nie obserwuje mój kanał, proszę obserwować, bo z tego co widzę, po statystyce dużo mnie ogląda bez obserwowania mój kanał. O, to proszę, moi drodzy, obserwować mój kanał. Coś tutaj wyjeżdżaje. Zobaczcie, co to jest takie. Cyrk jakiś. Zobaczcie. Cyrk.
takie jak klouny niby. I tutaj widzę, doszli do końca tej alei od ulicy Wolności. I tutaj widzę, fontana jest jeszcze jedna. I tutaj taki pomnik jest metalowy. Zobaczcie, jak to ta... Ili tutaj truda jest, pracy. Ale piękna jest fontana, powiem, że tak. Zobaczcie, jaka piękna jest fontana. Woda tak leci, to aż tak na głowę spokój daje ta woda, powiem, że tak. Tutaj już kwiaty widać, co nie kwietną, może jest wiesień. Ale myślę, że latem to tutaj dobrze kwietnęły te kwiaty, powiem, że tak. Bo dzisiaj widzicie, jaka pogoda, moi drodzy. Taka pogoda niby jak będzie padało. No pięknie. Świetnie jest. Jeszcze przejdziemy w tą stronę i pójdziemy w tu. Stronę. Dobrze, idziemy. Przejdziemy tutaj ścieżkę dla pieszych. Trochę pochodzimy miastem. Bo tutaj powiem, że tak, kto nie jest z Poznania, centrum jest duży taki. Tutaj jest samokaty, takie stoją. Tutaj jest cennik, zobaczcie. 10 zł, 30 minut kosztuje ta samokata. Można wypożyczyć, pojeździć siebie, pooglądać to miasto Poznań, centrum miasta. Świetnie nie jest, nie? Napiszcie komentarze, co wy myślicie na to. Na te moje filmy. Tutaj jest pomnik. Karol Marciurkowski. Pomnik Karolu Marciurkowskiemu. Widzicie? Ми пройдемо в ту сторону. Просто тут видать, по левій стороні є будинок поліції, поміщення. А ми йдемо просто. Тут така як алея, не алея, щось такого є. Але мені подобають такі от будинки, забачте, які будинки. Кожен будинок, але ма різну архітектуру. Різна архітектура. Видать оголошення, нерухомість, Близняк, Довина Ненча. Будинок здають до Вина Ненча.
Tak, co tutaj jest? A tutaj jest, widzę, główna ulica. Ale myślę, że my dalej nie pójdziemy. Będziemy wracali z powrotem do tyłu. Tam widać też jakieś budynki są, ale my tam nie pójdziemy do tego kierunku. Pójdziemy prosto. Wrócimy do centrum, w kierunku centrum pójdziemy. A tutaj jest sąd rejonowy, pomieszczenie. Tutaj jest sąd rejonowy, a obok jest pomieszczenie, budynek policji. Ale jest w całości. Blisko jest. Tak samo u nas jest. Sąd, policja, razem. Te budynki takie. Dobry taki miasto takie dobrze jest. Jest świetnie, pięknie takie miasto Poznań. Ja tutaj mieszkam. Mi tu bardzo podoba mieszkać. My się przejdziemy tutaj tej ulicy. Nagram wam, pokażę temu, jakie ulice tutaj. Ale powiem, że tak, duże miasta są tam podobne jedne do drugiego na przykład. Ale nie zawsze tak jest. Na przykład Wrocław, bo Wrocławiu jest inaczej niż w Poznaniu. A na przykład jak zobrać miasto Gniezno, to podobne do Poznania, te Gniezno. Tutaj widzimy, po lewej stronie tramwaj jedzie, kursują takie tramwaje po miastu, zielone. Autobusy też zielone kursują po Poznaniu. A od po mieście Gniezno kursują автобусы цитриновые. Тут и паркинг есть. Но что не добре, то повем, что так. Тяжко с тим паркингом в центрумі. Барзо тяжко с паркингом. Тяжко десь знаешь паркинга, чтобы запарковать авто. То барзо тяжко. A tak jest dobrze tutaj. Przejdziemy jeszcze trochę, zrobię wam tej wycieczki. Dajcie suba temu filmu, żeby więcej zobaczyło ludzi, jak żyje Polska. Zawsze mówił i mówił, Polska jest pięknym krajem dla życia. I nie tylko dla życia. Tak samo dla pracy, dla wszystkiego. Jak przyjechał pierwszy raz do Polski, to był zdziwiony. I tak tutaj i został. Nie chcę niczego więcej nie szukać, niejakiej pracy w innym kraju.
Polska mi podoba bardzo i chcę zostać tutaj w Polsce na stałe. Zwrócił uwagę na takie budynki. Zobaczcie, jakie piękne budynki jest tutaj. Każdy budynek ma różną architekturę. Nie ma czegoś takiego, tego samego. Zobacz. Tutaj widzę przystanek i nie jeden przystanek. Dużo jest tych przystanków. Ale powiem, że tak, mieszkanie są tutaj drogie jest w tym Poznaniu. Myślę, że takie ceny na te mieszkania, co jak w tej Warszawie jest. Takie same ceny na te mieszkanie. Bo oglądał na przykład kawalerkę, co by kupić, to mniej niż za 200 tysięcy niczego nie kupisz, moi drodzy. W tym mieszkaniu. W tym Poznaniu, przepraszam. Dobrze. Taka wycieczka. Zrobił taką wycieczkę dla was, moi drodzy. Jak mu podobało ten filmik, to dajcie suba temu filmu. Kto jeszcze nie obserwuje mojego kanału, proszę obserwować, żeby było więcej wyświetleń tego filmu. O. I tak to jest, moi drodzy. Dziękuję wam wszystkim, co oglądacie moje filmy. Dziękuję. Dajcie suba. Kto nie obserwuje mnie, proszę obserwować. Wszystkim dobrego. I na razie, moi drodzy. Na razie.